Siemanko, z tej strony Adi. Witam w swoim kanale w kolejnym bazie trików. Dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy, w ogóle jeden z moich ulubionych trików, o którym podejrzewam, że część z Was, spora część z Was w ogóle nawet nie słyszała, ponieważ jest to trik, który widziałem w sumie tylko u jednego zawodnika i to nie byle jakiego, bo był to legendarny Thierry Henry. Jest to jeden z najlepszych fake shotów czy fake passów, które można zastosować. Także zerknijcie póki co na mistrza, który wykonywał ten trik ponad 10 lat temu pierwszy raz. Ten Thierry odświeżył też już w czasach, kiedy grał w Ameryce, czyli pod koniec tam swojej piłkarskiej kariery. I w dzisiejszym filmie pomogę Wam ogarnąć ten trik w trzech różnych zastosowaniach, czyli pierwsza z nich może być to przy wykonywaniu na przykład rzutów karnych, czy jakichś strzałów z niezbyt dużej odległości. Drugi typ możemy wykorzystać przy właśnie podaniu. I trzeci w momencie, kiedy dribblujemy bez oddawania piłki do przeciwnika. Każda z tych metod jest, no, praktycznie ma 100% skuteczność, o ile tylko my się nie pomylimy. Jest to trik bardzo trudny do odczytania przez przeciwnika, dlatego że wykonujemy wymach nogą, no, który no, zawsze tak czy siak będzie mylący i obrońca za tą nogą pójdzie i na pewno da się zmylić. Oczywiście pod warunkiem, że my nic nie zepsujemy, że się nie przewrócimy, czy że ta piłka gdzieś tam nie odleci, nie wiadomo gdzie. Zaczniemy sobie od podania. Sprawa jest tutaj dość prosta. Oczywiście musimy te kroki dobrze wyliczyć i w momencie, kiedy normalnie stawiamy naszą stopę postawną, jak na przykład do oddania strzału czy podania, tutaj tą stopą musimy już wykonać od razu do podania. Także musimy podejść pod piłkę dość dynamicznie i zwracamy uwagę na to, że piłkę, jeżeli będziemy ją podawać wewnętrzną częścią stopy, będzie nam odlatywała na prawo lub na lewo, w zależności od tego, które jesteśmy nożni. Jeżeli jesteście prawonożni, tak jak ja, i trik wykonujecie lewą nogą, wtedy podanie będzie szło na prawo. Chyba że chcecie podawać z prezesa, co też jest do zrobienia, to wtedy po prostu z czuba wybijając ją będziemy mogli zagrać takie podanie naprzeciwko siebie. Thierry wykonywał te podania też z zewnętrzną częścią stopy, dlatego też oczywiście można sobie kombinować na takiej zasadzie. W moim przypadku to podanie zawsze sprawdzało się wewnętrzną częścią stopy. No ja w sumie nie do odczytania, nie da się tego odczytać, dlatego że wykonujemy zamach naszą lepszą nogą i zawsze każdy obrońca będzie myślał, że tę piłkę będziemy podawać. Nawet jeżeli powiecie komuś, że będziecie robić to, to i tak da się nabrać. Drugą opcją do wykorzystania tego triku jest wykorzystanie tego w dribblingu i tutaj musimy już troszeczkę poćwiczyć sobie kontrolę piłki. Do tego polecam sobie po prostu wziąć piłkę w miejscu i sobie lekko ją strącać i za chwilkę tą nogą, którą wymachujemy, z powrotem łapać piłkę, tak żebyśmy mieli ją znowu w pełnej kontroli. Także na niewielkich odległościach kombinujemy sobie, próbujemy tak, żeby ją łapać i następnie możemy wykorzystać to na przykład w treningu indywidualnym, gdzieś przy pachołkach, czy właśnie przy wykończeniu, tak żebyśmy mogli sobie tę piłkę w pełnej kontroli przechwycić. I tutaj po raz kolejny trik jest podwójnie mylący, dlatego że przeważnie, jeżeli to wykorzystamy w ten sposób, obrońca będzie myślał, że my po prostu skiksowaliśmy i że ta piłka nam wyleciała. I na pewno nie będzie w stanie tego przewidzieć, dlatego że no to wygląda, nie ma co się oszukiwać. To wygląda jak po prostu by ktoś skiksował. To wygląda jakby ta piłka gdzieś tam wyleciała, jakbyśmy chcieli oddać strzał i ona nam się umknęła, dlatego że czasem tak się zdarza. No nie, jeżeli źle podejdziemy pod piłkę, ona w ten sposób właśnie się wybija. Ale tutaj robimy to celowo i dlatego, że po pierwsze robimy wymach nogą, co już myli obrońcę. Po drugie, nawet jeżeli już się połapie, to będzie myślał, że po prostu skiksowaliśmy, co jest nieprawdą. No i po trzecie, my tę piłkę kontrolujemy, szybko odbijamy sobie w prawą czy w lewą stronę, w zależności od tego, jak chcemy, i możemy już wykończyć strzał. Albo gdzieś tę piłkę posłać dalej, przerzut, podanie, w zależności od tego, jaka jest sytuacja na boisku. I trzeci typ może być wykorzystany na przykład przy karnych czy strzałach z jakiejś niewielkiej odległości i jest to ponownie zabójczo trudny do przewidzenia rodzaj strzału. No jest w zasadzie niemożliwy, jeżeli tutaj nic nie zepsujemy z tym strzałem, jeżeli dobrze sobie wymasterujemy strzelanie z zewniaka czy właśnie z czuba, co też w sumie ja tutaj polecam przy tej technice, strzelanie z czuba jest ok, dlatego że wtedy piłka leci szybko i bramkarz nie będzie miał czasu na reakcję i ustawiając właśnie piłkę w ten sposób, musimy w sumie tę piłkę uderzyć albo z czuba, albo z wewnętrznej części stopy, bo inaczej, jeżeli byśmy się przekręcili bardziej, żeby uderzyć ją wewnętrzną częścią stopy, to wtedy to ustawienie będzie kosmiczne i na pewno bramkarz będzie w stanie przewidzieć, co my w ogóle robimy, ale
jeżeli ustawimy się naprzeciwko piłki, to wtedy właśnie mamy do wyboru tylko uderzenie z czuba albo z zewnętrznej części stopy i wtedy ten rodzaj strzału jest nie do przewidzenia. Zawsze każdy bramkarz będzie myślał, że strzelamy normalnie. Nikt nie będzie w stanie przewidzieć, że tutaj jakieś czary będziemy wykonywać. Dlatego polecam sobie przećwiczyć z czuba w różne kierunki, ustawiając się pod piłką w różny sposób. Okej, tyle na dziś, jeśli chodzi o dzisiejszą bazę trików. Jest to świetny fake shot, no w sumie mój ulubiony. Genialny trik, fajnie to wygląda, śmiesznie to wygląda, często wygląda właśnie w ten sposób, jakbyśmy po prostu kiksowali, ale jest to trik i wykonywany z pełną tutaj premedytacją, z pełną kontrolą, jest w zasadzie nie do zatrzymania. Jeżeli trik Ci się podoba, jeżeli film Ci się podoba, zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, zachęcam też do kupna moich e-booków treningowych, tym razem już wszystkie tutaj pyk, wszystkie są już gotowe, skończone. Polecam mocno, włożyłem w nie naprawdę dużo serca. Trzymajcie się owocnych treningów, do zobaczenia.